Witam wszystkich. Słuchajcie, jest już godzina 22, nawet trochę po, ale postanowiłem, że jeszcze szybciutko nagram filmik o takich tulejkach z cyną. Tutaj mamy na przykład taką koszulkę termokurczliwą. Standardowa, tyle że bez cyny w środku. Każdy, kto lutował kable, na pewno korzystał kiedyś z czegoś takiego. To jest jakby ulepszona wersja takiej koszulki termokurczliwej, ponieważ posiada tutaj w środku cynę, która się rozpływa na kablu. Także zobaczymy sobie, jak to działa. I powiem wam jeszcze taką sprawę, że oglądałem ostatnio live'a u kreatora i właśnie miał jakieś takie tulejki termokurczliwe z cyną i miał mega wielki problem z użyciem tego. Coś mu tam nie wychodziło, mówił, że to jest do bani. Nie wiem, jakiś z Chin może miał kiepskiej jakości czy coś. Ja kupiłem te tulejki w sklepie elektronicznym, 5 sztuk, tak żeby tylko sobie przetestować, jak to w ogóle działa. I w tym celu tutaj zrobimy sobie takiego teścika na takim kablu. Nie wiem, jaki to jest dokładnie przekrój, ale na pewno wejdzie. Już wam mówię. No nie, nie chce mi się wierzyć, że tu jeszcze to nie wejdzie. Tam w środku jest jeszcze taka malutka dziurka. Ej, ale dałem ciała. No nie wejdzie ten kabel tutaj. Czyli co? Powiem wam od razu już teraz. Najlepiej jechać z kabelkiem, takim, którym macie, kurde, do tego. Powiedzieć gościowi, że chcecie tulejki takie z cyną, które będą pasować, weźmie, przymierzy. No widzicie, ja teraz na przykład dałem ciała i do tego nie pasuje, czyli będę musiał poszukać sobie jakiegoś innego kabla i tak się rozglądam, co by tu użyć. Także ja na chwilę zrobię pauzę i idę coś poszukać, bo niestety takie tutaj nie pasują. Okej, słuchajcie, znalazłem taki cieniutki kabelek od przewodu SCART, jaki był stosowany kiedyś w telewizorach. I zobaczcie, dopiero na tym cieniutkim przechodzi mi przez to. Także zrobimy sobie takiego testa na takim cieniutkim kabelku. No niestety do tych grubszych trzeba kupić tulejki o większej średnicy. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda pod mikroskopem. Wnętrze tutaj tej tulejki. Tylko się przełączymy. Chcę tutaj jakoś ogarnąć to. Dobra, się przełączam pod mikroskop. Jest, jest. Ok. Patrzcie się na to. Widzicie? W środku jest coś takiego. Nie wiem dokładnie, co to jest. Przydałoby się jedną taką tulejkę rozwalić i zobaczyć, jak to jest skonstruowane, nie? Zrobimy tak z jedną tulejką, ale najpierw postaram się pokazać wam pod mikroskopem. Do góry, ok, jest wszystko dobrze. Jak to będzie topiło się? Ta tutaj cyna. Zobaczmy sobie jeszcze raz. Czy to jest cała ta tulejka jako cyna, czy tylko wewnątrz tam jest trochę jakieś cyny? No zobaczymy sobie na małym teściku tego wszystkiego, jak to wyjdzie. Także ja sobie ten kabelek cieniutki przetnę na dwie części, tak żeby było można go jakoś złączyć z tym. Teraz gdzie ja to mam? Tu jest, dobra. I teraz tak gdzieś po jednej i drugiej stronie obierzemy troszeczkę tego kabelka. Tak myślę na połowę tej tulejki, nie? Jedna ta. Czyli załóżmy, że sobie wezmę tyle tutaj z jednej strony. Ok, mam. Bardzo cieniutki to jest drucik. Sobie go troszeczkę tak zwinę. Teraz drugi drucik. Nie chcę go uciąć za bardzo, dlatego tak delikatnie o
Staram się go nacinać. Dobra, słuchajcie, mam dwie części drucika. I teraz ja będę chciał umocować to jakoś w trzeciej ręce, tak żeby to właśnie pokazać potem pod mikroskopem. I teraz co zrobię? Jak w ogóle to zrobię? Wiecie co, zrobię najpierw tak. Złączę tutaj te dwie części drucika, tak żeby one były jakoś chociaż troszeczkę złączone. Nie wiem, jak to jeszcze zrobię, ale spróbuję to jakoś tą... Nie, tak nie będę się bawił. Dobra, łapię jedną stronę drucika do szczęk, tutaj tych. Drugą łapię też do tych szczęk. I teraz jedną tulejkę spróbuję nałożyć tutaj na ten. Bo to jest, kurde, za grube na to mi się wydaje. Dobra, jeszcze taką inaczej. Tu sobie weźmiemy troszeczkę to skręcimy. Tak, żeby weszło w tą dziurkę fajnie. Okej, weszło. Weszła ta strona. No i teraz drugą stronę. Też sobie trochę skręcę. Jestem ciekawy, czy to mi jakoś wyjdzie, bo powiem wam, że nigdy się czymś takim nie bawiłem. To jest w ogóle moje pierwsze podejście na tym filmiku. Tak więc zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Czy po prostu lepsze są zwyczajne termokurczki i po prostu zlutowanie i potem nasunięcie i zgrzanie tego. Dobra, sobie zrobię jeszcze inaczej. Wyciągnę ten drucik. Teraz spróbuję go jakoś tam włożyć. To ma być mniej więcej w ten sposób. Nie wiem, czy to wyjdzie. A, to już przeciągnąłem. Dobra, spróbuję się teraz złapać. Dobra. I teraz podciągnę trochę tą stronę, tak żeby to było. Dobra, powiedzmy, że chyba mam to ustawione i teraz chciałbym, żeby mikroskop mi złapał tą tulejkę, tak żeby wam to pokazać. Staram się odjechać jakoś maksymalnie albo bardziej bokiem dać. Lampa mi trochę przeszkadza. Może tak o. Tylko więcej, żeby to wam pokazać. No nie mówcie, że kamerka mi się jeszcze wyłączyła, bo mnie szlak trafi. Dobra, zrobię tak o droidka. Przełączę się tutaj. Ok, działa. Jeszcze raz się przyłączymy. To chyba będę musiał odkręcić. Poczekajcie, bo mam tutaj taki bałagan na tym. To wykręcę te uchwyty, bo one mi tak przeszkadzają, a mało ich używam. Żebyście widzieli, o co chodzi. Chodzi mi o to. To gdzieś dobre w ogóle na bok. Powiem wam, że Chińczyki w tym statywie od mikroskopu porobili jakieś otwory, nie wiadomo na co, bo tak powkręcałem w nie. Dobra, jeszcze raz. Zobaczmy sobie, bo jakby mi złapało tak całe. Złapie mi, nie złapie?
Dobra. Bawmy się tak. Ja sobie ściągnę telefon z góry. Dam lepsze oświetlenie na tą tulejkę. Okej. Co i niestety nie złapię chyba. Jeszcze dam niżej, żeby była większa. Większa przestrzeń robocza. Dobra, jakoś to ten. To zaczynamy zabawę. Najpierw będę grzał stacją Hot Air. 381 stopni mam ustawione. Jakoś tak po bokach, żeby to złapało. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Stacja uruchomiona. Nadmuch na maksa. Zobaczcie, najpierw może bok pokażę jeden. Jak to tutaj będzie się kurczyło. Najpierw boki postaram się złapać. Staram się to tak grzać z jednej i drugiej strony. Cichutko! Przez po 22. Ten drucik i tak jest cienki, a widzicie, że to tak jakoś super nie łapie całego tego wywodu. No dobra. Grzejemy teraz samą tulejkę. Jestem ciekawy, czy to wyjdzie. Czy ona się stopi, czy co? Czy rozleje się tam w środku jakaś syna? Słuchajcie, nie wiem. Mówię, pierwszy raz to robię. Widzicie, żeby coś się tutaj topiło, bo ja nie, naprawdę. Nie wiem, jak to wygląda tam w środku. Tutaj już chyba się troszeczkę przypala. Przydałoby się ją obrócić trochę, ale... Nie mam za bardzo, jak tego zrobić. Dlatego staram się tak hotem. Może teraz od drugiej strony podjadę, z drugiej strony. Podgrzać trochę. Mówię, temperatura 380 stopni. O, teraz z tej strony. Widzicie? Ale to już nie łapie zbytnio. No słuchajcie, ta tulejka tutaj się chyba raczej nie stopi. To się raz chodzi o to, żeby chyba coś w środku tam się roztopiło tej tulejki. Dlatego zaraz sobie sprawdzimy, czy te kabelki da się wyciągnąć. Dobra, zrobione. Myślę, że więcej już tutaj nic nie zrobię. Tak to wyglądało. Przyłączę się teraz na normalną kamerę. Chwila jeszcze nie, muszę ją postawić w ogóle na tym. Ok, droidcam. Sobie odsuńmy troszeczkę tamtą, żeby nam nie przeszkadzało. I zobaczcie, jak to wygląda. Ściągam z tego. Powiem wam, że tak to tutaj zgrzało. Generalnie dla mnie w środku ten jakby taki wypuścik przeszkadza tylko w używaniu tego. Nie wiem, czy to była jakaś syna tam, czy coś. Ale dobra. Czy to się trzyma? No słuchajcie, trzyma się. Tu na górze mamy jeszcze jakiś taki chyba ten. Wypust. Dziurkę małą. Nie wiem, czy to tak na wszystkich jest. Zobaczmy sobie. A jest.
Widzicie? Jakaś tam w środku jest jakby malutka dziurka w tej tulejce, czy jakoś tak. No ale dobra, kabel powiedzmy, że jest zlutowany, chociaż wolałbym to w jakiejś bardzo cieniutkiej takiej czarnej termokurczliwej koszulce zrobić niż w tym, bo w tym to wygląda troszeczkę przerost formy nad treścią, że tak powiem. I sprawdziłbym sobie jeszcze, czy tylko tutaj to przewodzi prąd z jednej i z drugiej strony. Czy to w ogóle działa? Jakoś. W tym celu sobie obiorę końcówki z jednej i z drugiej strony. Wezmę miernik. Ustawię go w trybie brzęczyka. I zobaczymy, czy tutaj coś będzie nam pipkało na mierniku. Jeszcze jedna końcówka, druga. No okej. Trzeba docisnąć mocniej. No jest przejście. Dobra. To zróbmy może teraz inaczej. Już się tak pobawimy, kurde, z takiego detektywa, jak to jest zrobione. To teraz zróbmy tak, że tą, co zgrzałem, spróbuję ją jakoś rozciąć nożykiem. Ho, to się zrobiło cholernie twarde. Powiem wam, że porównując do tego, to jest o wiele twardsze, a już nie mówię o tym, gdzie ta zwykła koszulka termokurczliwa jest elastyczna bardzo, można ją sobie zgiąć fajnie. To jest bardzo sztywne. Także ja bym teraz zrobił taki eksperyment, że rozwalę tą tulejkę, którą zgrzewałem. Wezmę to pod mikroskop i zobaczymy sobie rozwalanie ją pod mikroskopem, żeby to było lepiej widać. Także ja ją kładę tutaj, gdzie to jest? Ok, ostrość. I zobaczmy sobie, jak to wygląda po rozwaleniu. Ucinam z tej strony najpierw. Jeżeli uda mi się to uciąć, uda. Widzicie? Zobaczymy sobie to bardziej dokładnie. O, to nawet nie zlutowało za bardzo. Chociaż tutaj ta końcówka kabelka jakby jest troszeczkę pokryta cyną. Ale lipa. Strasznie źle to wyszło. Powiem wam, że jest więcej kłopotu z tymi tulejkami, takimi cyną, niż jakbyśmy sobie to polutowali normalnie lutownicą. Zobaczmy sobie tą stronę. Tutaj to wygląda mniej więcej tak. A ja zaraz wam coś pokażę, co mi wpadło do głowy głupiego na temat tych tulejek właśnie z cyną. Dobra, to teraz sobie rozetniemy tutaj tą jedną część, o ile mi się uda. To jakoś się rozciąć fajnie. Staram się to rozwalić nożykiem, ale łatwo nie jest. Skubaństwo. Zastanawiam się, jak to jest w ogóle. Nie chcę się zaciąć, bo już się dzisiaj zaciąłem skalpelem, znaczy nożykiem. Dlatego próbuję to jakoś tak tutaj naciąć. Z jednej i z drugiej strony. Okej, chyba tutaj fajnie schodzi już. Aby ją rozciąć jakoś w połowie. Potem obrać to i zobaczyć, jak ta tulejka w środku wygląda.
Sam jestem ciekawy, jak oni to wykombinowali. Ale generalnie już mi się te tulejki nie podobają, powiem wam szczerze. Oj, to się chyba już przykleiło do tego. Ta izolacja do całej tej tulejki, także raczej to takie proste nie będzie. Może wezmę mocniejszy sprzęcik, którym to postaram się rozwalić. Oj, troszeczkę trudno jest to rozstygować. Chwila, muszę sobie to jakoś tutaj inaczej ogarnąć. Może w ten sposób, że jakoś tak będę ciął w dół tą izolację. O, fajnie tutaj poszło. Właśnie o to mi się rozchodziło. Żeby ją rozwalić. Widzicie? Tylko mówię, ona się jakby skleiła z tą tulejką. Także troszeczkę jest to wszystko utrudnione. Cichutko, cicho. O, oklejona jest. Zobaczcie, jak to wyglądało od tej strony. To jest normalna tulejka, tylko w środku tam jest chyba jakaś syna, która się powinna rozpłynąć fajnie. Dla mnie to jest lipa, powiem wam szczerze. To powinno chyba być jakoś troszeczkę inaczej zrobione. Myślę, że to powinno być zrobione tak, że ta tulejka powinna być gdzieś do tego momentu i tutaj naniesiona z tym, przyklejona, a środek powinien być, jakby to powiedzieć, goły, wtedy by chyba te ciepło lepiej w tą tulejkę wchodziło z hota. No taka moja rozkmina, no. Bo to na razie to jest takie, powiedzmy sobie, średnie. Widzicie, próbuję to rozwalić, dostać się do tej tulejki, co jest mega, mega trudne. Tu się posklejało wszystko. Dlatego ja na tym rozwalaniu już zakończę tą całą filozofię i powiem wam, że no lipne są te tulejki, nie podoba mi się to. Już bym, wiecie co, wolał zrobić, już taki eksperyment teraz zrobię fajny, co mi wpadł właśnie do głowy, żeby wziąć na przykład, w tym celu użyję sobie cyny chyba o przekroju, nie wiem, 0,5 mm, czy ileś tam. I popatrzcie się, teraz taki mi patent wpadł, może się przełączę na inną kamerkę, żeby taką koszulkę termokurczliwą zrobić w ten sposób. Właśnie, wypróbujemy sobie takiego testa, czy to w ogóle by zdało jakiś egzamin. Biorę sobie ten grubszy kabel, który mi nie wchodził w te tulejki, obieram z jednej strony, biorę drugi kabelek. Widzicie? Mam pięknie tutaj już dwie strony. I teraz co mi wpadło do głowy? Wpadło mi do głowy coś takiego, żeby na przykład połączyć tak jakoś skręcić chociaż troszeczkę te. To może tak nie wyjdzie. Bo to trzeba było mocniej skręcić trochę. Widziałem różne metody skręcania przewodów. Ale załóżmy, że mamy taki przewód. Muszę papułki, kurde, troszeczkę zasłonić. I teraz, biorąc taką cynę, załóżmy sobie, urwę jej trochę. Nawinąć. Albo inaczej jeszcze. Nawiniemy sobie na jedną końcówkę cynę. W ten sposób. Patrzcie się. I na drugą końcówkę. Nie, to tak nie ma, nie może być. To zrobimy inaczej trochę.
Tak o. I teraz mamy na tym tutaj kablu nawiniętą tą cynę. Ja wam pokażę to jeszcze pod mikroskopem, jak to będzie wyglądało śmiesznie. Patrzcie, tu mamy cynę. I teraz na ten kabel nakładam koszulkę termokurczliwą. Taką zwyczajną. Wiecie co? Biorę hota. Staram się to podgrzać. Zobaczymy w ogóle, jak to wyjdzie. I co się stanie? Potem to rozpruję. Co się w ogóle z tą cyną tutaj stanie, jak ją pogrzeję troszeczkę dłużej? Czy to się roztopi, czy nie się, czy się nie roztopi? Chyba się roztapia, bo koszulka zaczęła jakby. Pękać, ale estetyka jest o wiele, wiele ładniejsza niż tej koszulki termokurczliwej z tą tulejką. Serio wam mówię. Jestem ciekawy, czy to się, czy w ogóle ta tutaj koszulka się jakby już. Przeszkadza. Dobra. Powiedzmy, że pogrzałem trochę hotem z temperaturą 380 stopni. Wygląda to w ten sposób. Jak myślicie, w ogóle ta cyna tam się stopiła, czy nie? Poczekam troszeczkę, niech to ostygnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może słuchajcie, może te tulejki służą do czegoś innego. Mieć taką zaciskarkę. Łapiemy taki, wsadzamy tutaj kabel. Zaciskamy z jednej i z drugiej strony. I mamy połączone dwa przewody. Potem tylko zgrzewamy, żeby nam się nie nic nie ruszyło na kablu. To też jest mega fajne, nie? Ciekawe. No, taką, słuchajcie, no, nałożyć na kabel tulejkę, zacisnąć ją, potem podgrzać. I chyba by się to trzymało. Albo jakoś sobie wykombinować takie fajne do zaciskarek, do kabli, różne rzeczy. Dobra, trzyma się, spoko. To teraz rozwalmy sobie tą izolację tutaj i zobaczmy, co się w ogóle tam wydarzyło w środku. Popatrzcie. Powoli odkrywamy kabel. Jak myślicie, ta cyna się roztopiła chociaż trochę? Bo mi się już nie chce wierzyć w to. Ale jeżeli się roztopiła, no tutaj się na pewno nie roztopiła. Także chyba też jest lipa. Tutaj. Tutaj chyba coś się roztopiło. Zaraz sobie zobaczymy, czy to działa. Nie, nie działa. Kabelki się rozłączyły. Także też kolejna lipa. Także ja zostaję przy swojej metodzie już używanej od lat. Po prostu biorę, cynuję lutownicą dwa kable, nakładam koszulkę termokurczliwą, podgrzewam i wtedy mam 100% pewność, że to wszystko się fajnie zrobiło, a nie jakieś wynalazki koszulki termokurczliwe z cyną. Nie podeszło mi to, tak jak kreatorowi, nie podeszło mi. I już więcej tego nie kupię, bo dla mnie to jest shit. Także to by było na tyle z takich eksperymentów dzisiaj, w dzisiejszym dniu. Jak macie jakieś swoje komentarze, uwagi, no to piszcie, co o tym sądzicie. Czy używaliście takich tulejek termokurczliwych z cyną?
Czy wam też tak to sprawia jakieś problemy? Bo to jest problematyczne. No nie powiem. Mnie to nie zadowala. Także ja mówię temu stanowczo nie. Wolę zostać przy tradycyjnej metodzie, która działa i zawsze jest fajnie to też zrobione. Także to było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.